Na zajęciach plastycznych kartonowy pięciokąt foremny został pocięty na 5 równych kawałków. Następnie 2 z tych kawałków usunięto. Zapisz w formie ułamka, jaka część pięciokąta pozostała. Narysujmy pięciokąt foremny. To figura o 5 równych bokach. Wygląda tak. Departament Obrony USA mieści się w takim budynku. Pentagon to pięciokąt po angielsku. Może uda mi się narysować go ładniej. To coś takiego... No nie, nie wychodzi mi ten pięciokąt. Tak... Teraz lepiej. To mniej więcej pięciokąt foremny. To nasz kartonowy pięciokąt. Ma 1, 2, 3, 4, 5 kątów, dlatego nazywa się pięciokąt. Pocięto go na 5 równych kawałków. Gdzieś tu będzie środek pięciokąta. To jeden kawałek, to drugi, trzeci, czwarty i wreszcie 5. Przyjmijmy, że są równe. Następnie 2 z tych kawałków usunięto. Usuńmy 2 kawałki. Na przykład ten. I sąsiedni. Mamy zapisać w formie ułamka, jaka część pięciokąta pozostała. Zobaczmy w takim razie, co pozostało. Ten kawałek, ten obok niego i jeszcze ten. Czyli pozostały w sumie 3 kawałki. Zapiszmy to. Spośród wszystkich ilu? Z ilu kawałków składa się cały pięciokąt? Popatrzmy na cały pięciokąt i policzmy wszystkie kawałki. Jest ich 5. Cały pięciokąt składa się w sumie z 5 kawałków. Pozostały 3 kawałki spośród 5 składających się na pięciokąt. Możemy więc powiedzieć, że pozostały 3/5. Napiszmy, pozostały 3/5 pięciokąta. Można też powiedzieć, że usunięto 2/5. 2 kawałki usunięto, pozostały 3, czyli 3/5.